Dzieje religii objawionych. No, opowiedziałem w trakcie poprzednich wykładów o narodzinach judaizmu. Zasadniczo miało to miejsce w wieku VI i V przed naszą erą, ale z wykorzystaniem pewnych tekstów powstałych wcześniej. Myśmy dotarli do I wieku przed naszą erą. Mówiłem Państwu o Saduceuszach, o Faryzeuszach z dwóch szkół, Szamaja i Hillela, no i wreszcie o Eseńczykach jako o ważnych ugrupowaniach religijnych, jakie wtedy wśród Żydów działały, a same były w stanie konfliktu. Jedno zwalczało drugie, no czasem też współpracowali, bo takie jest życie. I skończyłem na tej zapowiedzi, o której nie ma w hebrajskiej Biblii, ale która wtedy jakoś krążyła wśród ludzi i w tekstach z Qumran, akurat o tym, tych niekanonicznych tekstach Qumran, niewłączonych ostatecznie do hebrajskiej Biblii, mamy opowieści o pomazańcu, czy z aramejska Mesjaszu, a z grecka Chrystusie. I około 40, może 30 roku już naszej ery w Jerozolimie pojawia się grupa ludzi, która zaczyna głosić, iż ów pomazaniec Chrystus już przebywał na ziemi. Przebywał na ziemi tyle, że został zabity. Ale po tym, jak go zabito, to został wskrzeszony z martwych i był nim niejaki Jezus Jehoszua. Ale z greckiego będzie Jezus z Nazaretu. I teraz ta grupa ludzi, która to głosi, działa pod przywództwem Jakuba, brata Jezusa. No, w księgach Nowego Testamentu czytamy brata Pana, tu jest użyte słowo Kyrios jako honorowy tytuł, ale to o tym będę jeszcze mówił dokładniej za chwilę. Dalej Szymona, ale zwanego skałą, albo w niektórych tekstach, o, to jest znowu z aramejskiego, to jest z greckiego, skała, tak? Petros albo Kefa. I Jana. I ci ludzie tworzą grupę, stają na czele grupy religijnej, którą nazywamy w sumie, tak jak Kościół Rzymski to dzisiaj zaleca, to trzeba o nich mówić judeo-chrześcijanie. Ja wolę mówić żydo-chrześcijanie, bo moi żydowscy sąsiedzi mówią, że są Żydami, a nie Judejczykami, więc to miał być taki zabieg, żeby usunąć z języka polskiego słowo Żyd, bo ono budzi niepotrzebne emocje, tak? I lepiej mówić Judejczyk. No ale
jeszcze raz, tak, to słowo Judejczyk nie bardzo jest w Polsce rozumiane, więc może mówmy w ten sposób. Po tej grupie nie pozostały najprawdopodobniej żadne pisma doktrynalne. Nie wiemy więc, co oni, czego oni nauczali, w co wierzyli. Znamy jedną z grup, która przetrwała parę stuleci. Tak, my ich nazywamy Ebionita, czy nazywali się Ebionici. I oni też nauczali, że Jezus z Nazaretu był pomazańcem, tak, ale twierdzili, że był człowiekiem usynowionym przez Boga w chwili chrztu, a że wcześniej miał ludzkiego ojca. Spotykamy jeszcze i że przyszedł, aby odnowić Torę. Nie po to, żeby znieść prawo, to prawo mojżeszowe, ale żeby je odnowić. W związku z tym prawo nadal obowiązuje, nadal mężczyźni mają poddawać się obrzezaniu, nadal ma być świętowany szabat. Żadnemu Żydowi nie wolno wykonywać żadnej pracy w tym czasie. I jest tak, i chrześcijaństwo, czy to żydowskie chrześcijaństwo ebionickie, było religią, którą kierowano do Żydów z ciała, tak? To nawracano, czy starano się nawrócić na nią tych, których przodkowie byli Żydami. Ostatnie ślady po Ebionitach giną około V wieku przed naszej ery. No i jest pytanie oczywiście, czy to, co o nich wiemy, odpowiada jakoś nauczaniu Jakuba, Piotra i Jana. Wiemy, że oni, znaczy wiemy, jeżeli pod tym względem Księgi Nowego Testamentu są wiarygodne, to oni żądali od nawracanych na chrześcijaństwo Żydów, i tylko Żydów w zasadzie, przestrzegania reguł prawa mojżeszowego. I jako tacy działali w Jerozolimie, a nawet na terenie świątyni jerozolimskiej. No, czytamy o pewnych prześladowaniach, jakim poddali ich saduceusze, tak, ale z tego się wydobyli i później działali w Jerozolimie, tak, bywali na terenie świątyni. A teraz tworzyli wspólnotę, no, o charakterze takim, że nie brakowało w życiu tej wspólnoty wydarzeń drastycznych. Tutaj o ich wczesnej działalności opowiadają, chociaż chyba nie, w sposób nie do końca wiarygodny, Dzieje apostolskie. To jest dzisiaj piąta z kolei księga w standardowych wydaniach Nowego Testamentu. No i czytamy tam o cudach czynionych przez przywódców żydochrześcijan, zwłaszcza przez Piotra, no i niektóre z nich mają taką formę drastyczną. W 4 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy: rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jedno serce i jedną duszę, a nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Nikt nie cierpiał niedostatku, gdyż właściciele ziemi lub domów sprzedawali je, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży składali u stóp apostołów. Rozdzielano je wszystkim według potrzeb. Pewien zaś człowiek o imieniu Ananiasz razem z żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony odłożył sobie część uzyskanych pieniędzy.
a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym wypełnił szatan twe serce, że okłamałeś Ducha Świętego i odłożyłeś sobie część pieniędzy? Ananiasz zaś, słysząc te słowa, padł i wyzionął ducha. Po trzech godzinach nadeszła też jego żona, nie wiedząc, co się stało. I rzekł do niej Piotr: Powiedz, czy za tyle sprzedaliście ziemię? Ona: Tak, za tyle. A Piotr do niej: Dlaczego zmówiliście się, aby wystawiać na próbę ducha Pana? I upadła zaraz u jego stóp i wyzionęła ducha. No to są obrazy notabene znane dobrze socjologom religii. Działa dzisiaj również na tej ziemi wiele sekt. Sekty to są zwykle małe wspólnoty religijne, najczęściej mające charyzmatycznych przywódców, izolujące swoich wyznawców od spraw, od otoczenia szerszego społecznego i częstym jest zjawiskiem zarówno przejmowanie majątków przyjmowanych nowo członków, jak i wymierzanie tak surowych kar, z karą śmierci włącznie. To łatwo Państwo znajdziecie w opowieściach o różnych sektach, które również i dzisiaj działają na tej ziemi. Teraz upływają lata i nagle pojawia się w Jerozolimie człowiek, który... Trochę nie ma miejsca, ale tutaj, tak? Człowiek, który w Nowym Testamencie określany jest greckim imieniem Saul, no w takiej bardziej żydowskiej postaci, w formie to będzie Szaweł. Który jest pochodzącym z Tarsu, z Azji Mniejszej, faryzeuszem, który przyjeżdża do Jerozolimy, aby studiować pod kierunkiem Gamaliela, który był uczniem Hillela, tego faryzeusza, który twierdził, że nie człowiek jest dla szabatu, ale szabat dla człowieka, a zatem jeśli życie tego wymaga, można reguły szabatu łamać. I wolno dostosowywać prawo, mojżeszowe prawo, do wymogów aktualnego życia. I Szaweł, będąc w Jerozolimie, początkowo jest wrogi w stosunku do żydochrześcijan. Kiedy wybuchają tumulty przeciwko nim, to w nich jakoś uczestniczy, jest świadkiem ukamienowania Szczepana, tak, którego chrześcijanie uważają za pierwszego męczennika za wiarę. I po tym wydarzeniu już tak Szaweł ma się dowiedzieć, że w Damaszku również rozwija się żydochrześcijaństwo i wtedy rusza do Damaszku, aby i tam żydochrześcijan prześladować. I czytamy w Dziejach Apostolskich: gdy zbliżał się do Damaszku, oślepiła go nagle światłość z nieba. Upadłszy na ziemię, usłyszał mówiący do niego głos: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Zapytał: kim jesteś, Panie? Ten zaś: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. No i w ten sposób, według Dziejów Apostolskich, miał zostać Saul z prześladowcy uczyniony najważniejszym z apostołów, jak się miało okazać. Zaczęto go od tej pory coraz częściej określać imieniem, tak, który w spolszczonej postaci brzmi Paweł. No i
dalsza część Dziejów Apostolskich opowiada nam o misyjnych działalności Pawła. Ale nie tylko. Nie tylko, bo sam Paweł pisał listy do wspólnot, z którymi współpracował, które nauczał. No i te listy, muszę jednak zrobić miejsce. Te listy, one powstały w latach 50. i są najwcześniejszymi ocalałymi tekstami powstałymi w kręgach rodzącego się chrześcijaństwa. I to jest najwcześniejszy z tych listów, to jest najprawdopodobniej pierwszy list do Tesaloniczan. Dalej list do Galatów. A może tak będę pisał, jak się robi to w standardowych wydaniach Nowego Testamentu. Tak, list do Galatów, następnie pierwszy i drugi list do Koryntian. I najważniejszy z listów Pawła, czyli list do Rzymian. Ci z Państwa, którzy chcieliby poznać nauczanie Pawła z pierwszej ręki, tak, powinni przeczytać uważnie list do Rzymian. Są jeszcze dwa listy, tak? List do Filipian. I list do Filemona. To jest jednostronicowy tekst w sprawie prywatnej, bez żadnego znaczenia religijnego. Ale jakoś włączono go do zbioru ksiąg Nowego Testamentu. Jest jeszcze, tak, w standardowym wydaniu Nowego Testamentu, proszę, jeśli zajrzymy, o, to tu mamy jeszcze 7 listów, tak, tytułowanych jako listy świętego Pawła, czy Pawła, bo to zależy, czy ktoś jest katolikiem, czy protestantem, tak, jeśli jest katolikiem, a nie, tu jest protestanckie wydanie i wszędzie jest list świętego Pawła, tak, w spisie treści. To jest wydanie już mówiłem. Tak, więc... Ale protestanci często pomijają ten dodatek święty. No i tak, to mamy jeszcze 7 innych listów przypisywanych Pawłowi, ale te listy prawie na pewno Pawłowe nie są. Tak, i zdaje się, że przynajmniej niektóre powstały w zupełnie innych kręgach religijnych niż ten jego krąg, bo co do niektórych to się podejrzewa, że to może jego uczniowie czy współpracownicy pisali. No ale tak czy inaczej, tak, tych 7 listów jest absolutnie najważniejszych. Paweł notabene nigdzie o tym nawróceniu w drodze do Damaszku cudownym nie wspomina, tak, on sam pisze po latach, no właśnie, tak, znam człowieka w pomazańcu, który przed 14 laty, czyli no jeśli to się stało w 40 roku, no to w 54 powstałby drugi list do Koryntian, z którego teraz fragment czytam. Przed 14 laty, czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I znam takiego człowieka, czy w ciele, czy bez ciała, nie wiem, Bóg wie, który został porwany do raju i usłyszał niewyrażalne słowa, których człowiekowi nie wolno wypowiadać. Dlatego, abym się nie pysznił, w moje ciało został wbity kolec, zwiastun szatana, aby mnie policzkował, abym się nie pysznił. 3 razy prosiłem Pana, aby to ode mnie odstąpiło i powiedział mi, wystarcza ci moja łaska, bo moc w bezsile dojrzewa. O co w tym fragmencie chodzi, tego Paweł nie wyjaśnia, nie wiemy, tak, to
czy chodziło o jakąś chorobę, która go dotknęła, czy może jest to zapis zaburzeń psychicznych, tak, które, no i ten człowiek jest potem taki rozdarty wewnętrznie, tak, między tą wizją niebiańską i borykaniem się z czymś, co odbiera jako kontakt z szatanem, tak, zwiastun szatana, aby mnie policzkował. No i teraz Paweł zaczyna tak czy inaczej, tak, został nawrócony na wiarę w to, że Jezus z Nazaretu był pomazańcem Bożym i zaczyna działalność na własną rękę. Tak, wyjechał, opuścił Jerozolimę jako prześladowca chrześcijan, ale pisze, to jest pierwszy list do, to jest list do Galatów, tak? To z tego listu będę fragmenty teraz głównie przytaczał. Następnie po 3 latach wstąpiłem do Jerozolimy, by poznać Kefasa, tak? Kefasa, czyli Piotra, i zatrzymałem się u niego 15 dni. Żadnego innego z apostołów nie widziałem poza Jakubem, bratem Pana. Paweł zawsze słowem Kyrios, Pan, określa Jezusa, tak? Tylko no, tak oddając mu przy tym cześć specjalną, a więc Jakubem, bratem Jezusa. I po tej wizycie w Jerozolimie, no jakoś pojednany z żydochrześcijanami, rusza Paweł w swoją pierwszą podróż misyjną. I podczas tej podróży, tu trzeba zajrzeć do Dziejów Apostolskich, dokonuje się zasadniczy zwrot. Tak? To się dzieje gdzieś w Azji Mniejszej, czyli no, kraju, w którym Paweł się wychował. Żydzi, bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba był towarzyszem i współpracownikiem Pawła przez wiele lat, odpowiedzieli otwarcie. Słowo Boga musiało najpierw być ogłoszone wam. Skoro jednak je odrzucacie i macie się za niegodnych wiecznego życia, przeto zwracamy się do pogan. Gdy poganie to usłyszeli, radowali się i oddawali chwałę słowu Pana, a ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. I teraz od początku lat 50., jakby można to szacować, Paweł znajduje wyznawców dla rodzącego się chrześcijaństwa wśród pogan. Wśród pogan, od których jako uczeń Gamaliela, ucznia Hillela, nie wymaga przestrzegania zasad prawa. Nie wymaga od nich, aby świętowali szabat, no bo przecież oni żyją wśród nieżydów, tam się w sobotę pracuje. Tak? Ten, kto nie pracuje, to ryzykuje, że umrze z głodu. Nie wymaga od nich żywienia się według zasad żydowskich, no bo znowu mamy rynki, tak, pełne żywności, na których, które nie spełniają kryteriów biblijnych, tak, tych starotestamentowych. Mężczyźni nawracani nie muszą poddawać się obrzezaniu, co też dla dorosłego mężczyzny stanowiłoby przecież poważny problem. I teraz no, jest krytyka, tak? Paweł naucza coś, czego nauczać nie wolno, bo Jezus miał wypełnić prawo, a nie go znieść. No i teraz sam Paweł w liście do Galatów pisze o tym tak. Po 14 latach znów wstąpiłem z Barnabą do Jerozolimy. Wstąpiłem zaś według objawienia i wyłożyłem im dobrą nowinę, którą głoszę wśród pogan, nie bacząc na fałszywych braci,
którzy na nieszczęście przyszli, aby przyjrzeć się naszej wolności i pogrążyć nas w niewolę. Nie ustąpiliśmy jednak ani na chwilę ich żądaniom i nie poddaliśmy się. Ci znaczniejsi zaś niczego mi dodatkowo nie narzucili. Wręcz przeciwnie, gdy ujrzeli, że mnie zostało powierzone głoszenie dobrej nowiny wśród nieobrzezanych, tak jak Piotrowi wśród obrzezanych, i poznawszy okazaną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, przed chwilą w tekście jest użyte Petros, tak, a tu mamy Kefa. Jakub, Kefas i Jan, ci uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy poszli do pogan, oni zaś do obrzezanych. No i w ten sposób zalegalizowany zostaje i zaakceptowany podział. Paweł ma nawracać nie Żydów na chrześcijaństwo, natomiast Jakub, Piotr i Jan mają działać wśród Żydów. No właśnie, ale teraz tak, i teraz taka właśnie uwaga na temat prawa. Więc w liście do Galatów, to trzeci rozdział, Paweł pisze tak. Do czasu przyjścia wiary strzegło was prawo. Tu jest rozróżnienie wiara i prawo. Byliście zamknięci aż do czasu objawienia wiary. Tak więc prawo było naszym wychowawcą do pomazańca. Gdy zaś wiara nadeszła, nie jesteśmy już poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem jesteście synami Boga przez wiarę w Jezusa pomazańca. Oczy, w Jezusa Chrystusa. Nie ma odtąd Żyda ani Greka, niewolnika ani wolnego, mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście jednym w Jezusie pomazańcu. A jeśli należycie do pomazańca, to jesteście potomstwem Abrahama. Ci, którzy nie urodzili się jako Żydzi, przez wiarę w Jezusa Chrystusa stają się potomstwem Abrahama. To w liście do Rzymian jeszcze o tym Paweł pisze. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Nie dlatego, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi. To znaczy, nie dzieci ciała są dziećmi Boga. Dzieci ciała, czyli ci, którzy mają dzisiaj, powiemy, geny żydowskie. Ale dzieci obietnicy uznane są za potomstwo. No, to nauczanie ciągle prowadzi do konfliktów z żydochrześcijanami, mimo tego pojednania się w Jerozolimie około 50 roku. Zdaje się, że Piotr był bardziej zgodny do ugody niż Jakub, brat Jezusa. No, niemniej on też był chwiejny i w liście do Galatów pisze Paweł na przykład tak. Gdy zaś Kefas przybył do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo był winien. Zanim bowiem przybyli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. Gdy zaś przybyli, usunął się i unikał pogan w obawie przed obrzezanymi. I popadli w obłudę pozostali Żydzi. Także i Barnaba uległ ich obłudzie. No i Paweł zaczyna walczyć, to widać zwłaszcza w listach do Galatów, tak? Gdzie pisze, gdy zaś spodobało się Bogu, który powołał mnie przez swą łaskę, nim jeszcze oddzielił mnie od łona mej matki, objawić we mnie swego syna, abym wśród pogan głosił o nią dobrą nowinę.
Wtedy niczego nie dodałem ciałem i krwią. Ale nie poszedłem do Jerozolimy, do tych, którzy są apostołami przede mną, ale poszedłem do Arabii i znowu wróciłem do Damaszku. To są inne opowieści, ale właśnie, bo teraz kolejne teksty Pawła, one świadczą o tym, że chrześcijaństwo było od samego początku podzielone na silnie skonfliktowane grupy. Tak, pojawiło się najwyraźniej wielu charyzmatycznych przywódców, którzy zaczęli ze sobą konkurować o wpływy w rodzącym się chrześcijaństwie. I czytamy u Pawła: jeśli bowiem przychodzi ktoś, kto zwiastuje innego Jezusa, a nie tego, którego myśmy zwiastowali, lub gdy bierzecie innego ducha, któregoście nie wzięli, ducha, czy raczej powiew, o tym jeszcze będę mówił, któregoście nie wzięli, lub inną dobrą nowinę, której nie przyjęliście, znosicie to chętnie. Uważam, że wcale nie jestem gorszy od tych wielkich apostołów. Hebrajczykami są? Ja też. Izraelitami są? Ja też. Nasieniem Abrahama są? Ja też. Sługami pomazańca są? Ja też. Mówię jak szalony, ja tym bardziej, więcej pracowałem, więcej w więzieniach, częściej chłostany, po wielokroć umierałem. Pięciokrotnie byłem przez Żydów wychłostany, raz mnie kamienowano, trzy razy rozbił się ze mną okręt. Czy w pierwszym liście do Koryntian: proszę was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Pomazańca, abyście mówili wszyscy to samo i aby nie było między wami rozłamów. Ci z Chloe donieśli mi bowiem, że wynikły wśród was spory. Dziwię się, że tak szybko przechodzicie od tego, który was powołał w łasce Pomazańca, do innej dobrej nowiny, która nie jest inna. Są jedynie tacy, którzy sieją wśród was zamęt i chcą przeinaczyć dobrą nowinę Pomazańca. To tym razem z pierwszego rozdziału znowu listu do Galatów. I temu towarzyszy, mówi Paweł, powszechna niemoralność w zborach chrześcijańskich. Słyszy się wszędzie, to pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział. Słyszy się wszędzie, że panuje wśród was nierząd. I to taki, jakiego nie ma wśród pogan. Ktoś żyje z kobietą ojca. Wy zaś nadymacie się i wcale nad tym nie bolejecie. Nie usuwacie spośród was sprawcy tego czynu. Wasze zgromadzenia to nie są spożywaniem wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem własną wieczerzę pośpiesznie zjada i gdy jeden jest głodny, drugi jest już pijany. Tu jest wzmianka o tym, że zdaje się, iż podczas tych wieczerzy pito alkohol i to w niemałych ilościach. No i teraz te konflikty trwają i w tym stanie Paweł przyjeżdża, to jest prawdopodobnie 58 rok, przyjeżdża do Jerozolimy i gdzie tym razem już nie ma Piotra. Co się stało z Piotrem, tego nie wiadomo. Tak? Pismo, znaczy Nowy Testament milczy na temat dalszych losów Piotra i Jana. Natomiast czytamy, że Jakub, brat Jezusa, ciągle jest w Jerozolimie i przewodzi wspólnocie. I ta wspólnota żąda od Pawła oczyszczenia się w świątyni. No bo zbrukał się, łamiąc prawo, niech się oczyści. I jeszcze zapłaci za oczyszczenie paru innych osób. Poszedł Paweł z nimi do Jakuba, a wszyscy starsi byli obecni. Pozdrowił ich i dokładnie wyjaśnił, to są Dzieje Apostolskie, 21 rozdział, czego Bóg dokonał przez jego posługę wśród pogan. Gdy to usłyszeli, oddali chwałę Bogu i rzekli: widzisz, bracie, ile jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie przestrzegają prawa. O tobie zaś powiadają,
że nauczasz Żydów mieszkających wśród pogan odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, by nie obrzezywali dzieci i nie postępowali według zwyczajów. Tak, tu jest informacja o tym, że Paweł również Żydów nawracanych zwalniał, tak, z podległości prawu mojżeszowemu. Zrób więc tak, jak ci mówimy. Jest wśród nas czterech mężów, którzy złożyli ślub. Poddaj się wraz z nimi oczyszczeniu i pokryj za nich koszty. I wszyscy się dowiedzą, że to, co o tobie opowiadają, jest niczym, ale że idziesz w szeregu, sam przestrzegając prawa. A jeśli chodzi o pogan, którzy uwierzyli, to wysłaliśmy list polecając, aby wystrzegali się krwi, czyli pokarmów ze zwierząt, tak, uduszonych i nierządu, i rzeczy ofiarowanych bożkom. Czyli no, częściowo poddali się poganie zasadom prawa. I teraz Paweł przystaje na tą propozycję, wchodzi do świątyni, ale do świątyni wprowadza razem ze sobą paru Greków, którzy mu najwyraźniej towarzyszyli. I to wywołuje tumult. Paweł zostaje wywleczony na ulicę i zostałby zabity, gdyby nie interwencja oddziału rzymskiego, który Pawła aresztuje. Paweł z niejasnych powodów, czy nie wiemy skąd, ale miał obywatelstwo rzymskie i podobno odwołał się do sądu cesarskiego, bo tak mu pozwalało prawo. I zostaje no, po pewnym czasie i z przygodami przewieziony do Rzymu. I czytamy w ostatnim wierszu Dziejów Apostolskich. Spędził tam 2 lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu. Czyli czekał na sąd jako człowiek wolny, tak? I przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boga i nauczając o Jezusie, o Panu Jezusie pomazańcu otwarcie i bez przeszkód. I na tym tekst się urywa. Dlaczego się urywa na tym, nie wiemy. Może ktoś, kto go pisał, właśnie umarł. Może dalszy ciąg opowieści przepadł. W każdym razie nic dzisiaj nie wiemy o dalszych losach Pawła. Nie powstał po tych listach, tak, ostatnich. Już żaden kolejny list, który by ocalał do naszych czasów. I teraz mamy opowiadania o tym, że Paweł miał zostać zabity w Rzymie za prześladowań Nerona po wielkim pożarze miasta. Inni opowiadają o tym, że uwolniony z zarzutów powędrował dalej aż do Hiszpanii, gdzie głosił Jezusa ukrzyżowanego, który został wskrzeszony z martwych. Ale wszystkie te opowieści są właściwie równie niewiarygodne. Tak, czyli w historii ślad po Pawle urywa się około 62 roku. No i skoro tak, to możemy zajrzeć do jego listów, tak, żeby dowiedzieć się chociaż w największym zarysie, czego takiego Paweł nauczał. Już trochę było o tym mowy, tak? Bo już czytałem pewne ważne fragmenty listu do Galatów zwłaszcza. Więc całe nauczanie Pawła obraca się, tak, wokół postaci Jezusa Chrystusa, czy Jezusa Pomazańca, który poniósł męczeńską śmierć na krzyżu, a później został wskrzeszony.
Bo jeśli Chrystus nie został jeśli Jezus nie został wskrzeszony, pisze Paweł, to daremna jest nasza wiara. I teraz jest pytanie, za kogo Paweł uważał Jezusa i co w ogóle o nim pisze. Otóż osobliwą jest sprawą to, że Paweł o życiu i nauczaniu Jezusa nie pisze niczego, ani słowem nie informuje nas o tym, kim Jezus był, jak żył, czego nauczał, nie przytacza żadnych jego słów. No, w dwóch miejscach powołuje się na słowa Pana, kiedy pisze o nierozerwalności małżeństwa i kiedy pisze o tym, że ci, którzy głoszą dobrą nowinę, mają żyć z głoszenia dobrej nowiny, czyli są zwolnieni z obowiązku pracy zawodowej na własne utrzymanie. Tak najwyraźniej stawiano mu takie zarzuty, że no, nauczasz, bo wiemy, że początkowo tak Paweł pracował na własne utrzymanie, szyjąc namioty, ale potem najwyraźniej już był utrzymywany przez tych, których nawrócił na wiarę. No i tak, i powołując się na słowa Jezusa, których nie ma w Ewangelii akurat, tak, no właśnie pisze o tym, że wolno mu nie pracować. I niczego nie wie Paweł, tak, o Jezusie poza tym, że umarł na krzyżu, no pisze w liście do Galatów znowu: gdy zaś wypełnił się czas, wysłał Bóg swego Syna, który urodził się z kobiety. Paweł niczego nie wie o tym, żeby matka Jezusa miała być dziewicą, żeby miała począć w jakiś cudowny sposób. A w każdym razie o tym nie wspomina, tak? Jeśli to wiedział, czy w to wierzył, to o tym nie wspomina. Urodził się pod panowaniem prawa, aby poddanych prawu uwolnić, abyśmy dostąpili usynowienia. Jeśli zaś jesteście synami, wysłał Bóg ducha Syna swego do serc waszych. Nie jesteś już więc niewolnikiem, ale synem. Jeśli zaś synem, to spadkobiercą przez Boga. I teraz tak, to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi tak o nawracanych na chrześcijaństwo, to w liście do Rzymian czytamy: bo jeśli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu, że Bóg Go wskrzesił z martwych, zostaniesz zbawiony. Tu warto jest zwrócić uwagę tak na użycie dwóch słów. Tak, no, czy należy je pisać z dużych liter, trudno powiedzieć, bo najstarsze odpisy Nowego Testamentu, jakie się zachowały, są akurat, ach, to może lepiej tak, są pisane dużymi literami wyłącznie, niemal. A jak małymi, to tylko małymi z kolei. I Paweł tak tego rygorystycznie przestrzega w swoich pismach. To ten tytuł rezerwuje dla Jezusa, a ten to znaczy Bóg, tak? To znaczy Bóg, no i tutaj czasem używa Paweł określenia Ojciec. Tak, Bóg wskrzesił Pana Jezusa z martwych. To słowo Kyrios to był honorowy tytuł, którego używano też jako, tak adresując, czy zwracając się do osób no, szczególnie ważnych w społeczności. Tak, kiedy trzeba im było honory oddawać, no tak mówimy do dzisiaj po polsku, tak? Pan Kowalski, jeśli chcemy oficjalnie się do niego odnieść.
Więc to było odnoszone do ludzi, tak? No Paweł do Jezusa odnosi to w szczególny sposób, ale nie ma ani tak w żadnym miejscu w tekstach Pawła zrównania Jezusa z Ojcem, tak? Czyli Syna z Ojcem. To jest już późniejsze czasy, tak? Do tego doprowadzą. To, że dzisiaj większość chrześcijan twierdzi, że Syn był współistotny Ojcu, to o tym, skąd to się wzięło, to będziemy o tym mówić. Tak? Otóż Paweł nie wyjaśnia nic, tak? Nie wyjaśnia nic na temat stosunku Pana do Boga. No, my dzisiaj mówimy czasem Pan Bóg i tak się nam miesza Stary Testament, tak? Gdzie w polskich przekładach Elohim się tłumaczy jako Bóg, a Jahwe jako Pan i z tego czasem wychodzi Pan Bóg. No i podobnie w Nowym Testamencie mamy Pan i Bóg, no i czasem robimy z tego Pana Boga. To taka osobliwość, ale czytając Stary i Nowy Testament trzeba pilnie pamiętać o tej różnicy, tak, że to... I teraz Paweł, no jak powiedziałem, tak, ani słowem nie mówi, gdzie Jezus żył, jak żył, co robił, jaki był jego zawód, jak Jezus wyglądał, czy był wysoki, czy niski, czy uwłosiony, tak, czy miał długie włosy, czy może był łysy. Tak, nic na ten temat nie znajdujemy. Natomiast centralne dla nauczania Pawła jest potraktowanie śmierci Jezusa jako odkupienia za nieposłuszeństwo Adama. Tak? Czytamy w Księdze Rodzaju o tym, że Adam za nieposłuszeństwo, no zewoł, ale Pawła najwyraźniej postać Ewy nie interesuje. Tak? Jest całkowicie skoncentrowany na mężczyźnie Adamie. Albowiem już przed prawem grzech był na świecie. I śmierć panowała od Adama do Mojżesza. To jest 5 rozdział listu do Rzymian. Śmierć panowała od Adama do Mojżesza i nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama. Tak? Potomkowie Adama nie zgrzeszyli, ale śmierć, na którą on został skazany, teraz dotyka wszystkich jego potomków. A zatem, jak z powodu występku jednego spadło potępienie na wszystkich ludzi, tak z powodu sprawiedliwego czynu jednego na wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie ku życiu. Bo jak z powodu nieposłuszeństwa jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też z powodu posłuszeństwa jednego liczni staną się sprawiedliwi. Czy nie wiecie, że jacy zostaliśmy zanurzeni w Jezusa Pomazańca, to jest 6 rozdział z listu do Rzymian, w śmierci Jego zostaliśmy zanurzeni. Zostaliśmy pogrzebani razem z Nim przez zanurzenie w śmierć, abyśmy, tak jak pomazaniec został wskrzeszony z martwych dla chwały Ojca, Paweł zawsze używa tutaj trzeciej osoby, tak? Nie, że pomazaniec powstał z martwych, tylko został dosłownie to został podniesiony, no ale już może dajmy w przekładzie wskrzeszony z martwych. Tak? Został wskrzeszony, a nie sam się wskrzesił, czy podniósł, czy zmartwychwstał, jak to się dzisiaj często mówi w kręgach chrześcijan. Tak, został wskrzeszony dla chwały Ojca,
byśmy nowe życie zaczęli poprowadzić. Jeśli bowiem zrośliśmy się z podobieństwem Jego śmierci, to zrośniemy się z powstaniem z martwych. To widząc, że stary człowiek został wraz z Nim ukrzyżowany, ale gdy ciało grzechu stało się bezczynne, to byśmy już nie służyli grzechowi. Ten bowiem, kto umarł, jest uwolniony od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z pomazańcem, wierzymy, że i żyć będziemy z Nim. Wiedząc, że pomazaniec wskrzeszony z martwych już nie umiera. Wskrzeszony z martwych już nie umiera. Śmierć nad nim już nie panuje. Tak, raz wskrzeszony Jezus już jest nieśmiertelny. Co bowiem umarło, dla grzechu umarło raz na zawsze, co zaś żyje, żyje dla Boga. Grzech bowiem nie będzie już nad wami panował. Nie jesteście bowiem pod prawem mojżeszowym, ale pod łaską. I w związku z tym Paweł zapowiada, że przyszedł czas, kiedy już niektórzy ludzie zostają wyzwoleni spod jarzma śmierci. I pisze w swoim pierwszym już liście do Tesaloniczan, tak wszystko wskazuje na to, że on jest najwcześniejszy, to wam ogłaszamy jako słowo Pana, że my, czyli Jezusa, że my żyjący, których pozostawiono na przybycie Pana. Tak Paweł spodziewa się, że sam nie umrze. Ale nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, że sam Pan na wezwanie, na głos Archanioła i na trąbę Boga stąpi z nieba i umarli w pomazańcu, w Chrystusie, jeśli ktoś woli, i umarli w pomazańcu, powstaną najpierw. Następnie my, których pozostawiono przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w chmurach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze z Panem będziemy. Czy w pierwszym liście do Koryntian Paweł pisze: to, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy umrzemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni w jednej chwili. W okamgnieniu na głos trąby ostatecznej martwi zostaną wskrzeszeni jako niezniszczalni, a my, którzy nie umrzemy, zostaniemy przemienieni. Ach, Bogu należy się wdzięczność, że dał nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Pomazańca. No i mamy w takim razie taki obraz, tak? Bliski jest już koniec świata, do którego doczeka część z tych, którzy żyli w tej chwili. Sam Paweł spodziewa się, jak słyszeliście, że znajdzie się w ich gronie. No a póki co trzeba czekać. Tak, Paweł pisze do członków swoich zborów, tak, że jak to należy robić, że ponieważ tak czas jest bliski, to już ja się na przykład nie żenię, mówi Paweł, tak? Najlepiej być w takim stanie, w jakim jestem. Natomiast, aby jeśli ktoś nie może wytrzymać, tak, to żeby go szatan nie kusił, no to niech się ożeni. Co do kobiet, tak, to Paweł, tutaj mówiłem, pomija Ewę i dodaje wyraźnie w pierwszym liście do Koryntian: kobiety w społecznościach zwołanych, tu jest eklezja, tak, kościół, można to tłumaczyć, niech milczą, bo nie pozwala się im mówić, ale niech będą poddane. Jeśli zaś chcą czegoś się nauczyć, niech pytają w domu własnych mężów, bo hańbiące jest dla kobiety mówić w społeczności zwołanych.
tak, mówić w kościele. To są bardzo ważne słowa, no bo one się rozbijają, tak, o te słowa rozbija się większość prób wprowadzenia, znaczy no, przyjęć, tak, które miałyby no, pozwolić kobietom na zostawanie kapłanami. Tak, no i, bo jak w Adamie wszyscy umierają, to pierwszy list do Koryntian, tak w pomazańcu, aha, no i póki co trzeba być posłusznym władzom, które mamy, tak mówi Paweł, nie buntować się, każdy człowiek niech podporządkuje się władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, te zaś, które są, Bóg ustanowił. Także ten, kto przeciwstawia się władzy, sprzeciwia się rozporządzeniu Boga, a ci, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają wyrok. To jest też ważny fragment, tak, z listu do Rzymian, no bo on później tak przez wiele wieków pozwalał królom nazywać się tak panującymi z łaski Boga i to ma swoje potwierdzenie w liście Pawła. No niemniej jednak, tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak w pomazańcu wszyscy zostaną ożywieni, każdy zaś we własnym szyku. Najpierw pomazaniec, następnie ci należący do pomazańca w czasie jego przyjścia. Potem nastąpi koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, kiedy uzna za bezużyteczne wszelkie panowanie i wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich wrogów pod swoimi stopami. Jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Kiedy zaś mówi się, a kiedy wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam syn zostanie poddany temu, który poddał mu wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. No jeszcze jest pytanie, tak, a co się stanie z tymi, którzy nie uwierzyli albo którzy żyli w sposób niewłaściwy? I tutaj Paweł stwierdza wyraźnie w pierwszym liście do Koryntian, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie dostaną w udziale Królestwa Boga? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani chwiejni, ani mężczyźni żyjący z mężczyznami. To jest kolejny taki, prawda, fragment, który no, wpływa na naszą współczesność. Tak? Co zrobić z mężczyznami żyjącymi z mężczyznami? Otóż Paweł przewiduje dla nich śmierć albo wieczne potępienie. To nie jest do końca jasne. Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie dostaną w udziale Królestwa Boga. Co się ma z nimi stać, tego akurat nie wiadomo. Paweł nie wyjaśnia, czy oni umrą na zawsze, tak, podczas gdy tylko zbawieni żyć będą, czy też trafią na wieczne męki, jak to przeczytamy w Ewangeliach. No ale skończyłem opowieść o Pawle, zwanym często apostołem narodów, tak? A podczas następnego wykładu będziemy zajmować się Ewangeliami. W drugiej kolejności, bo one powstały 30, a może 50, a może nawet 80 lat po listach Pawła. To tyle na dzisiaj. Dziękuję.